bardzo nisko kłaniam się Państwu w drugiej części. 507-964-253, nic się nie zmieniło. 507-964-253 na kwadrans po 10 gramy do 22:35-34. Obiecałem, że o poważnych sprawach będziemy. Podczas wczorajszego szczytu w Paryżu padła propozycja wysłania wojsk na Ukrainę. W tym spotkaniu w Paryżu wzięli przedstawiciele 28 państw, premierzy, prezydenci, ministrowie. O kulisach rozmów dziennikarzy na tyle, na ile mógł, poinformował prezydent Duda. Prezydent powiedział, że najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę. Tutaj nie było absolutnie porozumienia w tej sprawie, te zdania są różne, ale takich decyzji nie ma. Ale jeśli chodzi o wsparcie niemilitarne, rozminowywanie czy wsparcie w strzeżeniu granicy, na takie propozycje uczestniczący w dyskusji byli otwarci. Prezydent pytany o to, przedstawiciel którego kraju zaproponował wysłanie wojsk na Ukrainę, odpowiedział, że on nie może ujawnić takich szczegółów. Emmanuel Macron powiedział, że na obecnym etapie nie ma konsensusu w tej sprawie. Niczego nie można wykluczyć. Zrobimy wszystko, co musimy, żeby Rosja wygrała, tak mówił. Z kolei premier Słowacji Robert Fico mówił o prowojennej atmosferze tych rozmów zachodnich przywódców w Paryżu. Mogę potwierdzić, że są kraje, które są gotowe wysłać własne wojska na Ukrainę. Są też kraje, które to mówią. Które mówią nigdy. Słowacja jest jednym z nich, tak powiedział Robert Fico. Tusk przed rolnikami uciekł do Pragi. No i tam dziś między innymi rozmawiał z czeskim premierem Petrem Fialą podczas konferencji prasowej. Padło pytanie o te kwestie. Powiedział, że Polska nie przewiduje wysłania swoich oddziałów na teren Ukrainy. Mamy tutaj wspólne stanowisko. Uważam, że nie powinniśmy dziś spekulować o przyszłości, czy zdarzą się takie okoliczności, które to stanowisko zmienią. Dziś trzeba maksymalnie wesprzeć Ukrainę w jej wysiłku zbrojnym. Gdyby wszystkie państwa Unii zaangażowały się w pomoc, tak jak Polska i Czechy, to być może nie byłoby potrzeby dyskutowania o innych formach wsparcia Ukrainy. Tusk zwrócił uwagę, że od ręki możemy uruchomić 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów zamrożonych w amerykańskich, europejskich, japońskich bankach na rzecz wsparcia Ukrainy. I jedną decyzją można by rozwiązać przynajmniej aspekt finansowy pomocy Ukrainie. Dziennikarze też tam dopytywali, kto był inicjatorem tego pomysłu wysłania wojsk na Ukrainę. Wczorajsze spotkanie w Paryżu było istotne. Rozmawialiśmy tam bardzo otwarcie o tym, co trzeba zrobić, aby pomóc Ukrainie. Kraje Europy są wciąż jednością, są gotowe wzmocnić pomoc Ukrainie. Spróbujemy przyspieszyć dostawy amunicji. Trzeba wzmocnić produkcję wojskową w Europie. Tak na to pytanie odpowiadał czeski premier Petr Fiala. Nie trzeba szukać nowych sposobów na pomoc. Trzeba być bardziej aktywnym i działać szybciej, tak powiedział premier Czech. No może być tak, że po prostu Macron, żeby odwrócić uwagę od rozmaitych wewnętrznych spraw i tematów, coś takiego rzucił i tyle. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja teraz będę mówił o zdrajcy. I to nie jest przedstawiciel tej formacji, o której Państwo myślą. To nie jest nikt z Platformy, z Lewicy, z PSL-u, z Trzeciej Drogi. To jest urodzony w Czechosłowacji niemiecki poseł do Bundestagu z partii AfD, Alternative für Deutschland. Od razu od ręki odpowiadam, że nie ma dylematu, po co nam Sejm, skoro mamy Bundestag. Przecież chodzi o to, żeby marszałek był rotacyjny, więc na ten temat to w ogóle nie rozmawiajmy. Na tym się zasadza cała ta nasza demokracja, tak jak my ją rozumiemy. Jak Państwo czegoś nie rozumieją w tej sprawie, to trzeba zapytać Pani Krystynę. Ona wszystko wie i rozumie. Wstaje rano i no, wszystko w porządku. A wracając do tego Bundestagu. Petr Bystron, który przypominam reprezentuje partię AfD, zabrał głos z mównicy w Bundestagu, żeby skomentować sytuację w Polsce. No i przypomniał o roli Polski w najnowszej historii Europy. Oczywiście Polska z trzema innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej jest dla nas naturalnym partnerem i wiele zawdzięczamy tym ludziom. Lech Wałęsa rozniecił płomień wolności. To dzięki odważnej walce o wolność w tych krajach mamy zjednoczone Niemcy, zjednoczoną Europę i pokój w Europie. Kraje Grupy Wyszehradzkiej reprezentują Europę wolności,
obrony wartości zachodnich, dobrobytu gospodarczego i suwerenności narodowej. I z takimi partnerami w oparciu o te wartości chcemy współpracować. Jednakże, szanowny kolego Nitan, obecny rząd polski budzi moje zaniepokojenie. Deputowany do Bundestagu mówił o bezprawnych działaniach polskiego rządu w sprawie mediów publicznych, w więzieniu Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Mówił tak: wydarzenia od przejęcia władzy nie mają nic wspólnego z demokracją. Trzech przegranych tych wyborów postanowiło się połączyć, żeby uniemożliwić sprawowanie władzy i od tego czasu rządzą krajem przy pomocy przemocy, łamiąc prawo i depcząc wielowiekowe tradycje. Rządząca partia zwolenniczka globalizmu nie szanuje spuścizny polskiego papieża Jana Pawła II, ogranicza nauczanie religii na rzecz lewicowej propagandy LGBT. Rząd ten bezczelnie łamie prawo, więżąc byłego ministra spraw wewnętrznych, który zwalczał korupcję, Mariusza Kamińskiego i jego zastępcę Macieja Wąsika, wypuszczonych dopiero po strajku głodowym, i kolejnym ułaskawieniu przez prezydenta. Po trzecie, uzurpuje sobie interpretację wydarzeń, przejmując kontrolę nad mediami. Cały system telewizji publicznej zniszczono, a kanał TVP Info po prostu wyłączono, a politycznie wrażliwe dokumenty usunięto nawet z jego archiwów. Żeby Niemiec Niemcowi taki rdzawy nóż w plecy tak wbijał, nie, to tylko między szkopami, proszę Państwa, jest możliwe, to u nas Polaków się nigdy w życiu nie zdarzyło. Ja będę rozwijał tematu, o co chodzi tam, że to szkopowi tak zrobił, bo państwo są tak bystrzy, że w lot to wszystko łapią od razu. Miły poseł z Bundestagu wspominał o Bolku, już pomijam ten kontekst. W rozmowie z Derionetem Bolek powiedział, że obecnie widoczne są dwie koncepcje rozwoju świata. Jedna stara, która polega na tym, że silniejsze państwa wchłaniają słabsze, tak działają Rosja i Chiny. Polska też tak działa, tak powiedział. Polska sama powstała z tych Kujaw, z tego Mazowsza, z tych innych części, że one na ochotnika weszły w skład Polski. Wszystko przecież było siłowo robione. Druga koncepcja polega na rozwoju, na powiększaniu technologii. Czyli on mówi jeszcze tam o czasach Mieszka, moim zdaniem. No tak. No, że Polanie wtedy jako to plemię i tak dalej. On chyba do tego nawiązuje, Bolek. Wszystko przecież wtedy było siłowo robione. Druga koncepcja polega na rozwoju, na powiększaniu technologii, ale demokratycznie, na ochotnika. I pytanie jest, która koncepcja dzisiaj zwycięży? Jako niemal śmiertelne zagrożenie Bolek wskazuje putinowską Rosję. No właśnie, między innymi jednym z dowodów na to jest śmierć Nawalnego, która zdaniem Bolka jest też takim ostrzeżeniem dla Rosjan. Każdy z nich, każdy z Rosjan musi sobie zdawać sprawę, że może być następny. Trzeba im mówić, następny jesteś ty, bo masz zły system. Putin cię weźmie do wojska i będziesz musiał zginąć. Chcesz zginąć? My ci proponujemy, żebyś nie zginął. Żebyś nie straszył świata, ale musisz zmienić system. No i też Bolek opowiedział o jego koncepcji budowania silnej pozycji Polski. Ja mówiłem, że jest nowa epoka, że trzeba zebrać paru mądrych ludzi, zrobić spis tematów, które nie mieszczą się w państwach i problemów, które dzisiaj już są problemami trudnymi. Potem je trzeba podzielić na te, które mogą zostać na kontynentach i na te, które muszą być rozwiązywane globalnie. Potem trzeba zastanowić się nad strukturami i pieniędzmi z tego potrzebnymi. W tej koncepcji sprawy globalne oddaje Stanom Zjednoczonym, kontynentalne w Europie to Niemcy, Francja i Włochy, którym trzeba oddać decyzyjność. Wszyscy inni powinni realizować program. Takie to proste. W kontekście relacji z Kijowem Bolek mówi o poczuciu winy, które u niego wynika z planów, których on nie zrealizował, a chciał. Musi upłynąć 100 lat, abyśmy zrozumieli, że to była wielka cena za rozwój. Pamiętam o tym wszystkim, noszę to, bo czuję się odpowiedzialny za to, że uciekłem z Polską do NATO, do Unii Europejskiej, a zostawiłem Ukrainę. Mam wyrzuty sumienia.
zostawiłem to na drugą kadencję prezydencką, bo ja chciałem wejść razem z Ukrainą, z Białorusią, do NATO, do Unii Europejskiej. To była moja koncepcja. Ale, i to jest najlepsze, ale robiłem to tajnie. Teraz mogę już przyznać, jawnie chciałem na to postawić w drugiej kadencji i przegrałem wybory prezydenckie w 1995 roku. Zastanawiam się nad tym, co by było, gdyby Rosja z Polską walczyła, jakby się zachowali Ukraińcy. No, obiecywałem Państwu, że będziemy poważnie rozmawiać, ale przy takich... Chociaż nie, słuchajcie, to jest bardzo poważna sprawa. Przecież noblista, doktor honoris causa i tak dalej, jeździ po całym świecie, wszędzie go słuchają, cytują i tak dalej, tak. Ja chciałem powiedzieć o czymś, co mnie zaskoczyło, bo no przecież rządzą nami ci, którzy rządzą, prawda? Lenin powiedział, że kino najważniejsza ze sztuk, miała być uśmiechnięta Polska, a tu się nagle tak okazuje, że ten grymas, jaki wykrzywia tę nieszczerą gębę, to on się robi taki no coraz bardziej... Proszę Państwa, ja jestem zaskoczony czym? Ja jestem zaskoczony, że rezygnują ludzie, którzy są z tą władzą po tych samych pieniądzach. No z jednej i tej samej parafii oni są. Pan Jacek Bromski, reżyser, zrezygnował z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. O swojej decyzji on poinformował w takim oświadczeniu opublikowanym wczoraj. Napisał tak. Pragnę Was zawiadomić, a czynię to z przykrością, że postanowiłem ustąpić z funkcji prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich przed końcem mojej kadencji. Powodów jest kilka. Przede wszystkim abstrakcyjna polityka rozbijania środowiska filmowego, atmosfera pomówień, muszę przyznać, bardzo przykra i zniechęcająca, a także wykreowana sytuacja, jakobym to ja był przeszkodą na drodze do osiągnięcia celu, jakim są tantiemy z internetu. Od prawie 30 lat mojej pracy na rzecz środowiska nigdy nie doświadczyłem takiej skali intryg, które odbierają mi chęć do pracy na rzecz innych. W celu wyjaśnienia wszystkich spraw zdecydowaliśmy się powołać niezależny audyt w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Stanowczo nie chcę, aby ktokolwiek wykorzystywał mnie jako pretekst do odmówienia artystom sprawiedliwych praw do wynagrodzeń z internetu. Zwłaszcza, że to przecież stowarzyszenie ten bój rozpoczęło kilka lat temu i jest teraz tak blisko osiągnięcia sukcesu. Chciałbym Wam wszystkim podziękować za zaufanie, którym mnie obdarzyliście przez tyle lat, za wsparcie, bliską współpracę. Dzięki temu Stowarzyszenie Filmowców Polskich jest dzisiaj jedną z największych, niezależnych i stawianych za wzór innym organizacji zrzeszających filmowców w Europie. Wam przypomniał też rozmaite osiągnięcia stowarzyszenia, które były za czasów jego prezesury, no to jest 30 lat. Jeszcze raz dziękuję za te lata współpracy i zaufania. Zarazem przepraszam wszystkich członków i członkinie Stowarzyszenia Filmowców Polskich, którzy na ostatnim zjeździe oddali na mnie ponad 90% głosów, że odchodzę przed końcem kadencji. Żałuję, że nie doprowadzę misji wywalczenia tantiem z internetu do końca, ale wierzę, że zakończy się ona kolejnym sukcesem polskiego środowiska filmowego, czego wszystkim nam życzę. No tak jak powiedziałem, ja jestem zdumiony tym, że coś takiego się odbywa, coś takiego się dzieje, bo no przecież wszak ministrem kultury jest pan podpułkownik Sienkiewicz. Na czele rządu stoi, państwo pamiętają kto. No dzisiaj go nie było, bo był w Pradze, no ale to się zdarza. Na pewno będzie tego siódmego, jak rolnicy już wjadą tymi ciągnikami. Nie, żeby nie było, że tak opowiadali w telewizji Republika, bo potem z tego zrobią wiatrak. Jestem naprawdę zdumiony, zaskoczony, dlatego że to jest jedna i ta sama banda. No to, co się, przepraszam, najmocniej takiego wydarzyło, o co się rozchodzi. Ach, o tym skandalu nic nie powiedziałem. Proszę Państwa, nie, no, to jest niewyobrażalny skandal w ogóle. Straż Graniczna, no tak, no bo to inne tematy. Straż Graniczna podpisała umowy na budowę zabezpieczeń elektronicznych granicy państwowej z Białorusią na rzece Bug oraz Świsłocz i Istoczanka. Koszt, uwaga, no, jaki to jest wał, za przeproszeniem, 364 miliony złotych. Państwo pamiętają, kto mówił, że to jest wał z tą zaporą? Tak.
Wykonawcą inwestycji na rzece Bug jest konsorcjum firm Elektronim S.A. z siedzibą we Wrocławiu i Ostoja Data System spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Na wykonanie w ciągu 12 miesięcy zaplanowanych w ramach umowy pracy o świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 109 zakontraktowano kwotę przekraczającą 279 milionów złotych. Tak informuje oficjalnie Straż Graniczna. Długość bariery elektronicznej w całości przebiegającej na tym odcinku w zasięgu nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej wyniesie około 172 km. W jej skład wejdzie około 1800 słupów kamerowych, około 4,5 tysiąca kamer dziennonocnych termowizyjnych oraz specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Przewidywany jest montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych, a także posadowienie około 10 kontenerów teletechnicznych. Ja czytam, co jest w tym komunikacie, ale to, o czym chciałbym powiedzieć, to, co mnie, przepraszam bardzo, naprawdę w tym zaskoczyło, to, że w ogóle to będzie kontynuowane. No, tam tworzenie tej zapory. Przecież to miało być rozebrane, tak? Proszę Państwa, mi się wydaje, ja to sprawdzałem, ale mi się wydaje, że to jest fake, ta cała informacja, ten cały komunikat tej straży, że tyle kasy, 364 miliony i tak dalej. No a co z tym Ibrahimem, człowiek ryba, nie? Co płynął tam, z wody nie wychodził. No tak, no. Dotarł na piechotę z Afganistanu w towarzystwie kota. W reportażu TVN mieszkanka Hajnówki opowiedziała historię migranta Ibrahima, który według niej przez 6 dni płynął rzekę, nic nie jedząc, nic nie pijąc, po czym pojawił się dla świata w naszym regionie. Tak było. Pod koniec listopada stacja TVN pokazała reportaż Podlasie, granica światów, autorstwa Katarzyny Aceri. Jego tematem był kryzys na granicy i ludzie, którzy rzekomo pomagają imigrantom w jej nielegalnym przekroczeniu. Jedną z jego bohaterek była właśnie Katarzyna Wappa, nauczycielka z Hajnówki. Jej występ był głównym powodem, dla którego o tym reportażu zrobiło się tak głośno. Walcząc ze łzami w oczach, opowiedziała historię Ibrahima, który został według niej wepchnięty do Bugu przez białoruskie służby, a następnie płynął. Płynął przez 6 dni w lodowatej wodzie. Na brzeg wychodził tylko w nocy, po czym kładł się na gołej ziemi, spał przez maksymalnie godzinę. Nie rozpalał ognisk, bo bał się, że ktoś go zobaczy, więc jedynie chodził dla rozgrzewki. Nie rozumiem. Aha, nie, bo spał godzinę, a potem chodził. W tym czasie nie jadł, nie pił, poza kilkoma łykami wody z rzeki. No. Jej opowieść postanowiła nagrodzić Fundacja Grandpis. Wappie przyznano medal wolności słowa w kategorii obywatel, a oni tam teraz na tej granicy robią to, co robią. Skandal. Pani Małgorzata z Warszawy jest z nami. Kłaniam się, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba nam pani telefon odblokowała. Dobry wieczór, dziękuję bardzo. Dobry wieczór. Ponieważ mam takie opóźnienie i pierwszy raz w ogóle dodzwaniam się do studia, wyciszyłam telewizję, odbieram z YouTube'a. Więc może mam jakieś opóźnienie, nieważne. Chciałam tylko uczulić na jedną rzecz, że jest podany telefon. Pewnie wiele ludzi się potrzebuje dodzwonić. Ja pierwszy raz próbuję. Chciałam odnieść się do tych pierwszych takich słów pana redaktora, w których pan wypowiada się na tematy różnych opinii dotyczących odmłodzenia, dyskursu politycznego, prowadzonego przez różne gremia polityczne i tak dalej. I chciałam tutaj szczególną uwagę zwrócić jednak na słowa profesora Nowaka, który no, z wielką troską, z wielką delikatnością, subtelnością odnosi się do obecnej sytuacji bardzo zatrważającej w naszym kraju. Daje bardzo klarowne wskazówki i jednocześnie nie chce nikogo zdeprecjonować, zranić, a jednocześnie bardzo dba o to, żeby pokazać, jakie zmiany są wskazane do tego, żeby... A do jakich, przepraszam bardzo, pani Małgorzato, do jakich moich słów pani się odnosiła? Bo pani powiedziała, że w nawiązaniu do moich słów, do jakich moich słów, bo ja nic na ten temat nie mówiłem. Panie redaktorze, zacytował pan na początku jakby tego programu różne wypowiedzi z różnych gazet i między innymi właśnie profesora Nowaka. Pani Małgorzato, dobra.
Bardzo uprzejmie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Nic takiego nie miało miejsca, nie cytowałem żadnych wypowiedzi z różnych gazet. Zacytowałem wyłącznie to, co będzie do przeczytania w najnowszym tygodniku Gazeta Polska. Jest tam między innymi wypowiedź pana profesora Nowaka na temat ten okładkowy, że wyklęci znowu wyklęci. Miłego wieczoru, czas nam się skończył. Kłaniam się. Proszę pozostać z Republiką.